Andrzej Grzegorz Niski, przewodniczący koła nr 21 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Jest to tradycyjne święto obchodzone w Polsce i na świecie od lat. My jesteśmy, seniorzy są do tego święta przygotowani i dlatego postanowiliśmy zrobić dzisiaj imprezę pod hasłem Koło nr 21 Polskiego Związku dla Mieszkanek Koszalina. Zaprosiliśmy nie tylko naszych członków, mieszkanki Koszalina. I tak, będzie część artystyczna. W części artystycznej wystąpi chór Skarpianie, a następnie koszaliński zespół akordeonistów Akord. To jest zespół markowy, który jeździ po Europie i zbiera laury. Również będzie recytować wiersze okolicznościowe związane z tym dniem. Poetka z Koszalińskiego Bractwa Literackiego i jakaś prezentacja na ekranie związana z tym świętem, z kwiatami. Dodatkową tutaj taką czynnością, którą wspólnie z Centrum Usług Społecznych podjęliśmy, panie na początek poinformują, przypomną o zasadach wyrabiania karty stałego mieszkańca. I na miejscu od razu będą wyrabiały kartę stałego mieszkańca, włącznie ze zrobieniem zdjęcia. Znaczy stać nas, bo Polski Związek Emerytów, Rencistów, Inwalidów utrzymuje się ze swoich składek członkowskich. Składki są niewysokie, 36 zł rocznie. I z tych naszych skromnych składek dla wszystkich pań zafundowaliśmy czekolady, a sami własnoręcznie wykonaliśmy laurki. Żeby się cały